Adolf Hitler 22 sierpnia 1939 roku do generalicji Wehrmachtu. Litość wykluczyć z serca, postępować brutalnie. Prawo należy do silniejszego. Jak największa surowość. Celem wojskowym jest zupełne zniszczenie Polski. 8 września 1939 roku. Reinhard Heydrich do admirała Canarisa o działalności podległych mu grup operacyjnych. Ludzi należy rozstrzeliwać lub wieszać natychmiast, bez dochodzeń. Szlachta, duchowieństwo i Żydzi muszą być zlikwidowani. Wydawnictwo okręgu szkoleniowego NSDAP Danzig-Westpreußen. Polityka narodowościowa nowych Niemiec wychodzi z pojęć absolutnie jasnych. Dla katolicyzmu polskiego nie ma miejsca na niemieckich terenach wschodnich. Zniknąć musi na tych terenach duch polskości. Z księgi organizacyjnej NSDAP. SS-man zwalcza otwarcie i bez pardonu największych wrogów państwa, Żydów, wolnomyślicieli, jezuitów i polityczne duchowieństwo. 20 września 1939 roku. Sprawozdanie dowódcy Grupy Operacyjnej Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Bydgoszczy. Tajna Policja Państwowa i Zelbstschutz przeprowadziły akcje w miastach pomorskich w celu aresztowania nauczycieli polskich. Planuje się likwidację radykalnych elementów polskich. Ponadto w ostatnim czasie przeprowadzono planowe akcje, podczas których ujęto przede wszystkim osoby należące do polskiej inteligencji. Po tych ostatnich akcjach większość polskiej inteligencji znalazła się w areszcie. Większość duchowieństwa katolickiego wobec radykalnego propolskiego nastawienia została zlikwidowana. Reinhard Heydrich w notatce z 2 lipca 1940 roku przeznaczonej dla Hitlera. Zgodnie z nadzwyczajnym rozkazem Führera specjalne grupy operacyjne Policji Bezpieczeństwa i Policji Porządkowej wkraczały za posuwającymi się wojskami i w oparciu o prace przygotowawcze zadały poprzez aresztowania, konfiskaty i zabezpieczenie ważnego politycznie materiału dotkliwe ciosy wrogom Rzeszy, z obozu emigracji, wolnomularstwa, Żydów. Ksiądz profesor Edmund Piszcz. I właściwie w następnych dniach rozszalał w tym Pelplinie zorganizowany terror antypolski i antykościelny. Seminarium stało się odtąd siedzibą zarówno gestapa, jak i policji, gdzie doprowadzano aresztowanych, gdzie przesłuchiwano, gdzie katowano, czy nawet zabijano ludzi. Jeśli chodzi o księży, to najwcześniej zginął redaktor Pielgrzyma, ksiądz Jerzy Chudziński. Reszta księży w liczbie 25, 26 był ksiądz biskup sufragan Konstantyn Dominik, pozostała w Pelplinie we względnym spokoju, była obserwowana, inwigilowana, ale właściwie prawdziwa gehenna tych księży zaczęła się w dniu 20 października.
Aresztowanych księży wyprowadzono w kierunku na Wolę, jest to majątek leżący poza Pelplinem, a stamtąd do tak zwanego Lasku Bielawskiego, gdzie kazano im wykopać doły, groby. Wśród nich również najbardziej sędziwemu z księży, 75-letniemu księdzu infuatowi Juliuszowi Bartkowskiemu. Groby już były prawie wykopane, księży przy tym kopano, lżono. Wówczas nadszedł jakiś dziwny rozkaz, by zmienić miejsce i księża musieli wyjść z owych wykopanych przez siebie dołów i zostali poprowadzeni znowu w kierunku miasta, przepędzeni przez ulicę Pelplina w kierunku do majątku Wola, gdzie sprowadzono dla nich autobus o zamalowanych szybach, do którego to autobusu zostali księża dosłownie wpędzeni i wywiezieni w kierunku Tczewa. Właściwie przypadek spowodował to, że odkryto ich groby, nie wszystkich, ale sporej części. Mianowicie była tam stajnia, którą należało zburzyć w związku z jakąś nową budową blisko Tczewa. I właśnie w tej stajni pod niewielką warstwą ziemi, może półmetrową, leżeli księża pelplińscy, ale podkreślam, nie wszyscy, bo pozostałej części nie udało się odnaleźć. Jeśli chodzi jeszcze o pewien epizod końcowy, to tutaj w seminarium duchownym, gdzie w piwnicach były katownie i gdzie działał między innymi gestapowiec o nazwisku Gustav Hogendorf, zwany inaczej Krwawym Gustawem, on, kiedy wrócił z tej egzekucji księży pelplińskich, wszedł do celi jednego z mieszkańców Pelplina, pana Krajewskiego, który to zeznał, i powiedział, że tych wszystkich księży myśmy wykończyli. Myśmy ich zastrzelili i na pół żywych zakopali. I dodał pijany, że wiem o tym, bo widziałem, sam byłem przy tym i ziemia się jeszcze ruszała. Diecezja chełmińska położona jest ksiądz rektor Jerzy Buksakowski na dolnym brzegiem Wisły i obejmuje swymi terenami ziemię od Torunia do Gdyni aż po Chel. Przed wojną liczyła 702 księży oraz 114 zakonników. Seminarium nasze liczyło 153 kleryków. Z tego w czasie wojny tragiczną śmiercią zginęło 356 kapłanów diecezjalnych, kilkudziesięciu zakonników i 20 kleryków. 150 księży było wysłanych do obozów koncentracyjnych. Wartegau, władze okupacyjne skonfiskowały ponad 1200 kościołów i kaplic, traktując je jako majątek wroga. Kościoły i kaplice zostały następnie doszczętnie obrabowane i zamienione na magazyny. Oto dokumenty z urzędu namiestnika Wartegau, dotyczące przekazywania kościołów dla Wehrmachtu na magazyny i pomieszczenia dla przesiedlonych. Pismo w sprawie przerobienia kościoła w Ostrowie Wielkopolskim na salę teatralną i koncertową. Do pisma załączono projekt budowy Deutsches Haus, domu niemieckiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wniosek o zburzenie figury Matki Boskiej. Pisma dotyczące konfiskaty wszystkich wyrobów z brązu i miedzi instalowanych w kościołach, jak również rejestracji i klasyfikacji dzwonów. Niemcy podzielili je na trzy kategorie: nadające się na złom, z brązu i zabytkowe. Konfiskowano wszystkie na potrzeby przemysłu wojennego.
pismo o zamienieniu kościoła na magazyn kartofli. Burzenie kościoła pojezuickiego w Bydgoszczy. Burzenie zabytkowej dzwonnicy w Siedlcach. Wiele kościołów i klasztorów zostało sprofanowanych i zbezczeszczonych. Nie uszanowano wnętrz i szat liturgicznych. Taki los spotkał klasztor w Obrze koło Poznania. Hitlerowcy utworzyli w nim szpital dla policjantów i esesmanów. Rekonwalescenci zabawiali się w klasztornym refektarzu poprzebierani w szaty liturgiczne. Profanacja niezidentyfikowanego kościoła w województwie poznańskim. Niemcy nie poprzestawali jednak na niszczeniu dobra kościelnego. Uderzali przede wszystkim w ludzi. 2 sierpnia 1944 roku w klasztorze jezuitów w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej hitlerowcy zamordowali i spalili wszystkich znajdujących się tam zakonników. Działdowo, Soldau. Tutaj znajdował się obóz przejściowy, a potem tak zwany wychowawczy obóz pracy. Przez obóz przeszło 20 tysięcy ludzi. Księży już z góry skazano na śmierć. Zginęli tutaj m.in. arcybiskup Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański, obaj z diecezji płockiej. Zaresztowano mnie w 1942 roku. Ksiądz biskup Ignacy Jerzy. Księdza dziekana Józefa Czempiela, który zmarł w Dachau w czerwcu tego roku. Po jego śmierci postanowiliśmy odprawić mszę świętą, ponieważ byłem wikarym odpowiedzialnym za prowadzenie parafii, bo proboszcz zastępczy był na urlopie. Mnie uczyniono odpowiedzialnym za manifestację dla Polaków na terenie parafii w Hajdukach, to był Śląsk, już przyłączony do Rzeszy. Stałem się osobą niebezpieczną i wobec tego droga była prosta do Dachau. Wtedy też spotkałem księdza biskupa Kozala, który jeszcze żył, ale właśnie pod koniec grudnia, w styczniu zachorował i też zginął. Spotkałem tam oczywiście wielu kolegów ze Śląska, bo traktowanie księży z różnych terenów Polski było różne. Najgorzej chyba było w Poznańskim, diecezja włocławska, pelplińska, Wartegał w całości i te północne części chyba były najbardziej doświadczone przez okres wojny. Gniezno chyba też do nich należało. Śląsk był nieco łagodniej traktowany, podobnie jak Kraków i w ogóle generalna gubernia. To znaczy, tam na północy była zasada w Wielkopolsce wyniszczyć, jak mówiono, ausrotten czy vernichten, ale taka była linia. I dlatego tak wielu księży tam z tych diecezji zginęło w obozach i nawet na początku wojny od razu właściwie bardzo wielu zginęło rozstrzelanych na miejscu, można powiedzieć,
bo linia była dość jasna, można powiedzieć, dziś z perspektywy wyniszczyć w pierwszym rzędzie inteligencję. W ogóle te warstwy ludzi, które miały wpływ na naród w całości wzięty. I tu jednym z pierwszych to było duchowieństwo. I dlatego może w Wielkopolsce, gdzie ono odgrywało zawsze bardzo dużą rolę, bo Niemcy znali je z czasów jeszcze przecież Kulturkampfu za Bismarcka, no więc nie trudno było zgadnąć, że jak się zniszczy tę warstwę, tak jak nauczycieli czy profesorów, tak samo księży, wtedy już łatwiej będzie resztą narodu kierować. Można by tę linię odczytać dość wyraźnie. Ona tam przejawia się, szczególnie w Wielkopolsce, bardzo dobitnie. Obóz koncentracyjny w Stutthofie powstał w lecie 1939 roku dla niepożądanych elementów polskich. Po Polakach z terytorium Rzeszy, po polskich urzędnikach i rzemieślnikach z Gdańska i Gdyni przewieziono do Stutthofu dużą grupę księży polskich, przede wszystkim z diecezji chełmińskiej, ale także i z sąsiednich powiatów innych diecezji. Już w 1939 roku zaczęły nadchodzić do Stutthofu transporty księży poprzednio więzionych na terenie całego Pomorza. W Stutthofie księża byli obok Żydów traktowani najgorzej. Musieli nosić na ubraniach specjalną fioletową łatę. Poniewierano ich godność osobistą. Oto kilka kart obozowych księży więzionych w Stutthofie. Traktowano ich jako szczególnie niebezpiecznych więźniów politycznych. W teczkach więziennych zachowały się jako materiał śledczy fotografie księży więźniów. Wiosną 1940 roku księży wywieziono ze Stutthofu do Sachsenhausen, a potem do Dachau. Ksiądz Wojciech Gajdus, więzień Stutthofu, napisał w swoim pamiętniku, że księży bito, pluto na nich i wymyślano im odpolnie szepwafen. W obozach koncentracyjnych założonych przez hitlerowców przebywali duchowni różnych narodowości z podbitych krajów. Oto lista z Buchenwaldu z dnia 30 czerwca 1941 roku. Więziono wtedy 4 duchownych niemieckich, 8 holenderskich, 16 Czechów i Słowaków, 56 polskich duchownych i 2 z Luksemburga. Jeśli wrócić jeszcze do problemu obozu koncentracyjnego w Dachau, ksiądz biskup Ignacy Jerz. To był obóz szczególny. W pewnym okresie tam zebrano wszystkich księży, ze wszystkich obozów i innych miejsc właśnie do Dachau i zebrano ich bardzo wielu. Obok Polaków byli tam też i Francuzi, byli Niemcy, było kilku Holendrów. Z wszystkich terenów, gdzie okupowanych krajów, księży zebrano właśnie do Dachau. Oczywiście były różnice znowu w traktowaniu. Jeśli księża niemieccy mieli nawet przez pewien czas kaplicę, no myśmy byli jej pozbawieni. Dopiero pod sam koniec mogliśmy w niej uczestniczyć, tak jak na samym początku, ale w dużym okresie nie. Ale można było przynajmniej poprosić o komunię świętą z tej kaplicy i wtedy mogliśmy ją otrzymywać. No oczywiście, gdyby liczyć statystycznie, Polaków było najwięcej, tak gdy idzie o ludzi świeckich, jak i duchownych. I też najwięcej księży tam właśnie zginęło. Pojęcie obozu koncentracyjnego w pierwszym etapie to było wyniszczenie. Dopiero po Stalingradzie, po klęsce pod Stalingradem zmieniła się sytuacja w obozie, bo wycofano tych najmłodszych SS-manów. Ci poszli na front, przyszli do obozu albo kalecy z frontu, albo starsi SS-mani, wtedy też troszeczkę ten reżim obozowy został powiedzmy jakiś osłabiony, już nie było tak ostro. Dachau, małe miasteczko koło Monachium w Bawarii. Tutaj w 1933 roku powstał pierwszy obóz koncentracyjny dla wrogów Rzeszy. Był to obóz wzorcowy. Tych, którzy przy pracy opadli z sił, bito i wieszano za ręce na tak zwanym słupku. Inni służyli jako zwierzęta pociągowe.
Na zmarłych czekało krematorium. Od roku 1940 w Dachau urządzono zbiorczy obóz dla duchownych z podbitych krajów. Wśród nich najwięcej było Polaków. Tutaj zginął biskup Kozal z Włocławka. Na ogólną liczbę 1746 polskich księży, zakonników i kleryków, którzy byli więzieni w Dachau, zginęło 799. Przed 1 września 1939 roku liczba księży w diecezjach przekraczała 10 tysięcy. Spośród nich 30% zostało zaaresztowanych, a blisko 20% poniosło śmierć w obozach koncentracyjnych, w więzieniach lub podczas egzekucji. Nie było diecezji, która nie poniosła strat w wyniku brutalnego ataku hitlerowców na duchowieństwo polskie. Auschwitz, fabryka śmierci. Szczególną nienawiścią darzyli SS-mani z obozowej załogi księży polskich. W specjalnej książce zawierającej zasady postępowania SS-mana inspektor obozów koncentracyjnych Eike napisał: książka do nabożeństwa przystoi babom i zniewieściałym mężczyznom. Nienawidzimy smrodu kadzidła. On zatruwa duszę niemiecką, jak Żyd rasę. Wierzymy w Führera i wielkość naszej ojczyzny. Jan Dziopek zeznał podczas procesu Rudolfa Hessa, komendanta obozu Auschwitz. Jeden z moich kolegów klęknął i mówił modlitwę. Zobaczył to kapo, zwany Krwawy Alois. Skoczył do niego z kijem i zbił niemiłosiernie, krzycząc: nie ma Boga, Bogiem jest Hitler. Do niego możesz się modlić, ale stojąc.